za niecałe 3 minutki Janusz Dzięcioł, zwycięzca polskiej edycji Big Brothera, pojawi się tutaj w amfiteatrze w Międzyzdrojach na kolejnym koncercie Good Summer Festival. Już za momencik. No i chyba nie ma. No też tak mi się wydaje. Albo to jedzie. Szukasz swego miejsca, bo nie jesteś sam. Wiesz, jak trudny bywa każdy los. Sam wybierasz drogę, raz lepszą, czasem złą. W końcu poznasz kogoś, kto pomoże ci. Znajdziesz miłość, żeby dla niej żyć. Wszystko jest niezwykłe, niezwykłe, tak jak ty. Żyj każdy twój dzień, nowym był wyzwaniem, wyznaczał ci cel. Żyj, o panie mnie, w końcu to dostaniesz, wystarczy, że chcesz. Tobą jest, możesz przeżyć wiele pięknych chwil. Nowych masz przyjaciół i teraz jesteś wśród nich. Żyj, każdy swój dzień, nowy duch wyzwaniem, wyznaczał ci cel. Kobieta. Kobieta Wulgan. 106 dni w domu wielkiego brata. Manuela Michalak. Manuela! Manuela! Głośnie! Krzyczcie głośniej, bo inaczej nie wyjdzie. Oto ona przed wami, Manuela! Dobry wieczór, Manuelo. Dobry wieczór wszystkim. Witam wszystkich. Jak czuje się Manuela w Międzyzdrojach? Słucham? Jak czuje się Manuela w Międzyzdrojach? No bardzo dobrze, no tak jak wy. Super pogoda, super ludzie. Oto ona, Manuela, wielkie brawa! Ale wielki brat postanowił sprawić wam jeszcze jedną niespodziankę. Specjalnie dla was, dziś w amfiteatrze w Międzyzdrojach. Człowiek, który walczył z komandosem. Człowiek, który wygrał program Big Brother. Zawołajcie go! Janusz! Janusz! Janusz!
Janusz! Janusz! Janusz! Janusz! Głośniej! Zwycięzca polskiej edycji Big Brother! Dobry wieczór, Januszu! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę tu być i cieszę się bardzo, że mogę tu być z Manuelą. Brawo, słuchajcie! Ostatni mieszkańcy domu Wielkiego Brata, którzy opuścili ten dom. Ale słuchajcie, jest taka stacja telewizyjna, w której oglądaliście ten program. I teraz, kto głośniej będzie krzyczał nazwę TVN, tą stronę, wasi ulubieńcy, rzucam koszulki. Ale umówmy się w ten sposób. Uwaga, to jest lewa strona. TVN! Słuchajcie, Manuela TVN! Janusz TVN, brawo dla nich! Więc zdroje, potraficie się bawić, potraficie bić brawa i dlatego dzisiaj specjalnie dla was przygotowaliśmy mnóstwo konkursów. Tak, abyście bawili się jeszcze lepiej. Ale słuchajcie, zaczniemy część konkursową. I Janusz, i Manuela mają swoje zdjęcia dla was z autografami. Wasz czas! To jest koniec pierwszego wejścia. Dla was autografy, dla was zdjęcia. Nowy. Manuela, rzucaj, rzucaj, Manuela! Pracuj, pracuj! Pracuj! Słuchajcie, to było pierwsze spotkanie z Big Brotherem. Za chwilę wrócimy tutaj do was. Zaraz konkursy związane z Big Brotherem. A teraz krótka, ale przerwa. Za chwilę i Manuela, i Janusz z powrotem na tej scenie, specjalnie dla was. Za chwilę wracamy! Na tej scenie. Przypominam, dzisiaj goszczą tutaj w Międzyzdrojach. Specjalnie dla was, wielkie brawa, Manuela Michalak! Chodźmy go na schodź, brawa! Jest z nami również Janusz Dzięcioł, zwycięzca polskiej edycji Big Brother. Brawa dla Janusza! Brawo Janusz! Jest, jest Janusz. Ej, cześć! Słuchajcie, oni i Manuela i Janusz mają dla was specjalny konkurs. Manuela, masz Nutellę! O, dziękuję! Manuela, mam podać, tak? Dobra, okej. No dobrze, do tego konkursu potrzebne są dwie osoby. Jedną wybiera Manuela i jedną wybiera Janusz. Po jednej osobie. Dobrze, Janusz już ma. Musisz przyjść do nas teraz. Janusz ma dziewczynkę czy chłopaka? Dziewczynkę. To ja chłopaka. Posłuchajcie, nie tłoczcie się tak, bo te dzieciaki stojące z przodu zaraz będą zgniecione. Przejdźcie troszeczkę do tyłu, ale nie gnieźcie im. Za chwilę będziemy tam do tyłu rzucać koszulki, także warto tam stać. Manuela, czy wybrałaś?
Potrzebujemy dwóch osób. Jeszcze Manuelko, Manuelko, wybrałaś już osobę? Tak, moja osoba już dochodzi. Kroczy. Manuela ją opuściła. Moja osoba mnie opuściła. Manuela ją opuściła. Poczekamy jeszcze chwileczkę na dwie osoby, które wezmą udział w pierwszym konkursie dzisiaj. Jest, to ta osoba. Taką osobę wybrała sobie Manuela. Przedstawcie swoich zawodników. To jest mój moja zawodnik osoba. To? Kuba Stomaszowa. Kuba! Brawo do Kuby! No dobrze, Januszu. A moja dziewczyna to? Nina. Nina. Brawa dla Niny. Brawa dla Iny. No słuchajcie, to są brawa. Brawa dla Niny. Dla Niny brawa. To są brawa. Słuchajcie, no wiecie co? Dla Niny takie brawa, a co dla Kuby? Proszę o brawa! Manuela znów robi przeklęty. Posłuchajcie, w takim razie powiemy wam teraz, na czym będzie polegał nasz konkurs. Zarówno Manuela, jak i Janusz mają takie tajemnicze kartki z pytaniami. Na każdej z kartek jest 4 pytania. Jeśli osoba, która walczy w tym konkursie, odpowie na wszystkie z tych pytań, otrzyma główną nagrodę. Pytania nie są takie trudne, a dotyczą na pewno programu Big Brother. Zaczynamy. Manuelo, pierwsze pytanie. Słuchajcie, pytania są bardzo trudne. I tendencyjne. Przepraszam pana, co pan tu robi na tej scenie? Słuchajcie. Podaję nagrody. Na nagrody będzie czas. Teraz Manuela! Mamy! Słuchajcie, pytania są bardzo trudne. Proszę w tej chwili o ciszę i o skupienie. I skupienie. Pytanie numer 1. Jakiego koloru były ściany w sypialni damskiej? Damskiej! Słuchajcie! Wy już wiecie. Ale posłuchajcie! W tej chwili ale głośniej, bo nie słyszę! Jakie były ściany? Wiesz? Słuchaj Kuba, jeżeli ty po takiej podpowiedzi nie wiesz jakie były ściany, to ja już nie wiem co. Chyba pomarańczowe. Brawo! Brawo! A te brawa to oczywiście dla was, bo wy wiedzieliście, Kuba nie wiedział. No dobrze, Januszu, kolej na ciebie. A my wszystko wiemy. Jakiego koloru były ściany w sypialni męskiej? Jakiego? Głośniej, bo ona nie słyszy. Posłuchajcie. Jeszcze raz, wszyscy, ja powiem 3-4, wy zaczynacie. 3-4! Nina nam powie, teraz nam powie Nina. Zielone! No, zielone, brawa dla Niny! To są brawa ludzie! Brawa dla Niny! Dla Niny brawa! No dobrze, Manuela, czas na ciebie, pytanie. Słuchajcie, mój zawodnik podpatruje tutaj pytania i później będzie wiedział jakie są, ale nic, przechodzimy do pytania numer 2. Przejdźmy. Słuchajcie, pytanie. Z kim wchodziłam do domu wielkiego brata? Z walizką. Z kim? Z kim? Z kim? Jesteście pewni? Czekajcie, dajmy szansę Kubie, bo może naprawdę on wie. Z walizką. Z Mariuszem? Z jakim Mariuszem? Mariuszem. Z kim? Klaudiuszem. Z kim wchodziłam? Brawo! Brawo! Byliście super! Rzeczywiście, Manuela do domu wielkiego brata wchodziła z Klaudiuszem. Jest 2-1. Czas na drużynę Janusza. My gramy poważnie, nasze pytania są trudniejsze. Kto jako pierwszy opuścił dom wielkiego brata? Droga publiczności, kto jako pierwszy opuścił dom wielkiego brata? Na 3-4. 3-4. Chyba oglądaliście ten program. A czyż... Nina nam powie... Ania. No brawo, rewelacyjnie. A z kim wchodziła Ania? Z kim wchodziła Ania? Pewnie, że z Januszem. A teraz pytanie numer 3. Posłuchajcie. Opuścił dom wielkiego brata na własne życzenie. Ja już słyszałem, ale czekajcie, jeszcze raz. Jeszcze raz, 3-4. Bardzo dobrze, tutaj Janusz podpowiedział wam, a teraz zapytam Kuby. Znasz odpowiedź? Ja będę pewnie wiedzieć. No. Bardzo dobrze, brawo! No dobrze, ale słabe te brawa, jeszcze raz.
I teraz kolej na Janusza. Janusz, musicie walczyć bardzo gorąco. Pytanie jest bardzo trudne. Manuela tendencyjnie podpowiada, więc fragment jakiej sztuki Szekspira? Wszyscy musieli nauczyć się na pamięć. Wiecie? Oni już wiedzą. No jeszcze raz. 3, 4. Ino. Anina. Romeo i Julia. No brawo, rewelacja. A scena to była jaka scena? Proszę bardzo, ktoś tutaj powiedział. Balkonowa. On powiedział. Balkonowa. Słuchajcie. Masz plusa. A teraz następne pytanie. Ostatnie. Skoro oni rozmawiali o poemacie Romeo i Julia, to ja w takim razie zapytam. Kto był Julią Janusza? Brawo, brawo, brawo. Ale Zdrowia wiecie co? Wszystko. Zapytam, czy Kuba to wie. Sebastian. No brawo. A, okej, okay, ale mam jeszcze jedno pytanie dodatkowe. Jak się nazywał Sebastian? Marek. No bardzo dobrze, naprawdę na to brawa. No dobrze, być może niedługo Sebastiana Chorka zobaczycie tu na tej scenie. A teraz pytanie czwarte Janusza. Januszu, pytanie czwarte od ciebie. Teraz się przegrywacie jednym punktem. Nic nie przegrywamy, Nina wszystko wie. Powiedzmy, powiedz mi, jakie rodzeństwo ma Manuela? Oni wiedzą wszystko, wszystko. Manuela ma... Siostrę! To prawda? Marzenkę! Tak, to prawda, mam super siostrę! To słuchajcie, Marzenkę, teraz brawa dla siostry Manueli! No! Heja! Heja! Dziękuję w imieniu mojej siostry, która na pewno by się bardzo cieszyła, gdyby usłyszała, że tyle ludzi wie, że moją siostrą jest Marzenka. Dzięki! Niesamowicie, wiedzieliście wszystko o domu Big Brother oraz o jego mieszkańcach. Dziś w Międzyzdrojach jest remis 4-4. Wielkie brawa dla nich! Brawa! Brawa, jeszcze raz brawa! Słuchajcie, dostałem nagrodę od wielkiego brata. Gratulujemy zwycięzcom! Gratulujemy! Gratulujemy, zwyciężyliście oboje. A już za chwileczkę będziemy mieli dla was drugi konkurs, tylko poczekamy, aż oni zejdą ze sceny. I do tego konkursu potrzebujemy 4 osoby. Manuela wybiera 2 i Janusz 2 osoby. Manuela, śpiesz się, śpiesz! Strasznie głośno jest tutaj. Manuela! Manuela! Tak, tak, Manuela! Masz? Już idzie, dobrze. Tak, nie pani? Manuela, kto? Zginęła. Chyba ta dziewczynka. Zobaczcie, co ona ma na koszulce. Tak. No zobaczcie, co? Nie, ty już byłaś, ty już byłaś. Ta dziewczynka mała, tak? Tak, ty, chodź. Mamy już 2 osoby. Manuela, mamy już 2 osoby. Manuela ma. Wybaczcie 2 osoby? Januszu, 2 osoby. 2 osoby. Jest już pierwsza osoba. Jejku, jak ona jest wciągana na scenę. Jest! Pierwsza osoba. Jeszcze jedna. Czy masz radę? Stań na tym. Stań, wyżej. Janusz ci pomoże, Janusz ci pomoże, słuchaj. Są 2 osoby. Słuchajcie. No dobrze, mamy już 2 osoby. Słuchajcie, był taki tydzień w domu Wielkiego Brata, gdzie bawili się w Dziki Zachód i my dzisiaj pobawimy się również w Dziki Zachód. Najpierw drużyna Manueli będzie się strzelać. Chodźcie, staniemy z boku, bo oni będą się strzelać. Powiem wam, na czym będzie polegać ten konkurs. Rafał będzie pomagał zakładać pistolety Manuela. Rafał będzie pomagał. Rafał, pomagaj drugiej dziewczynie. Rafał, drugiej damie, pomagaj zakładać pistolety. A więc tak jak w Westernie, tak jak w domu Wielkiego Brata, kiedy bawili się w tydzień Wild West.
staną do siebie plecami, zrobią 5 kroków do przodu, odwrócą się i strzelą do siebie. Jeśli któraś z nich trafi, wygra, a strzelić mogą tylko raz. Potem to samo stanie się z drużyną Janusza. Zobaczymy, która drużyna okaże się lepsza, no i kto oczywiście wygra w tym konkursie. Manuelko, czy twoja drużyna jest gotowa? Tak, moja drużyna jest gotowa. Jest gotowa. To chodźcie tutaj, drużyna Janusza. Teraz jeszcze raz wytłumaczę dziewczętom, o co chodzi. Musicie stanąć do siebie tyłem. Tak, o. Staję się do siebie tyłem, tak i jak w westernie. Poczujcie się jak w super westernie, to będzie super zabawa. O! Poczekaj, bo pocisk wystrzelił już, tak. Ja już ładuję po raz kolejny. Pamiętajcie, aby pistolety były w kaburach. Nie możecie ich wyciągnąć do momentu strzału. Słuchajcie dziewczęta, w tej chwili na mój specjalny znak robicie 5 kroków do przodu i odwracacie się i strzelacie do siebie. Uwaga! Zobaczcie, co się będzie działo. Ludzie, zobaczcie, co się będzie działo. Pojedynek uwaga! Samo południe. Do mara brakuje nam tylko godziny. Uwaga! Uwaga! Słuchajcie, teraz będzie jazda, walczą mężczyźni. Rafale, pomóż załadować broń i założyć ją mężczyznom. Teraz wy mężczyźni, czyli drużyno Janusza, będziecie robić to samo. Przyjrzeliście się już zapewne dobrze. Zobaczymy, jak wam pójdzie. Zakładamy kabury, do kabur wkładamy pistolety i zaraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Co prawda jest różnica wzrostu, ale zobaczymy. Może to ten mniejszy pokona tego większego, a może będzie odwrotnie. W drużynie Manueli mamy już zwycięzczynię. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Słuchajcie, stajemy do siebie plecami. Idziecie przed siebie 5 kroków. Ja będę odliczał. Broń chowamy do kabur. Broń chowamy do kabur. Na moje teraz odwracacie się i strzelacie. Rozumiecie mnie? Raz. 5 kroków. Idziecie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz! No patrzcie, faceci nie potrafią siebie trafić. Dobra. Tak zakończył się ten pojedynek. Nikt nie wygrał. Ale męstwo było okazane. Męstwo było okazane. Żaden nie stchórzył. Stanęli jak dwaj kowboje. Na wysokości zadania. Na wysokości zadania. Czyli wygrała drużyna Manueli. Brawo dla nich. Manuelko, to są prezenty dla twojej drużyny. Ale oczywiście u nas nikt nie jest przegrany. Również drużyna Janusza dostaje prezenty. Gratulujemy wam bardzo serdecznie. Tak bawiliśmy się w drugim konkursie dzisiaj. Good Summer Festival, Big Brother Show. Zobaczcie, trwają gratulacje. Drużyna Manueli, drużyna Janusza. Wygrali podarki od wielkiego brata. A już za chwileczkę taki właśnie podarek możecie otrzymać wy. I uwaga, mamy jeszcze jeden niesamowity konkurs. Ale zanim ten konkurs, Manuela i Janusz mają koszulki TVN-u. Uwaga, to jest lewa strona, to jest prawa strona. Tędy biegnie granica. Od tej strony mamy lewą stronę, od tej prawą. Uwaga, krzyczymy. TVN. TVN. Która strona będzie głośniej krzyczeć? To strona, lewą koszulkę. A wy? Dostaniecie w drugim wejściu. Bardzo wam dziękuję. No dobrze, drugi konkurs, 3 osoby. Manuela, 3 osoby. Janusz. Janusz. Zacznijmy od Manueli. Wybierasz mężczyzn czy kobiety? Ja wybieram kobiety. To ja panu. Trzech facetów. Manuela. Trzy kobiety i trzech facetów tu na tej scenie do konkursu. Jejku, rzucałem ludzie jakieś podarki na Manueli. Tak ty, tak ten. Dobrze.
Janusz poradził sobie znakomicie. Mamy już trzy kobiety. Mamy już trzy kobiety. Jak mają na imię? Jak mają na imię nasze kobiety? Monika, Angelika, Kasia. Kasia, Monika i Angelika. Oto one. Wielkie brawa, Międzystroje. Gdzie to są brawa? To słuchajcie, są jeszcze raz. Brawo dla Ryszyny Janusza. Brawa! Co to są brawa? Nie dostaniesz koszulek na pewno. Chyba już jesteście zmęczeni. Będziemy musieli kończyć. Słuchajcie. No to pokażcie, jakie brawa dostaje drużyna Janusza. To są brawa. A teraz proponuję brawa, żeby dla równowagi. Dla drużyny Manueli. Heja! Heja! Manuelo, poznajmy twoją drużynę. Jak oni mają moja na imię? Moja drużyna to... Erwin. Krzysiek. Marcin. I pomoc mała mojego pomocnika, Rafała. Brawo. Brawo! Brawo dla drużyny Manueli! No co to za słuchajcie! No dobrze, słuchajcie, powiem wam, na czym polega ten konkurs. Manuela ze swoją drużyną zaśpiewa niesamowitą piosenkę pod tytułem Dzień kobiet! A Janusz zaśpiewa ze swoją drużyną niesamowitą piosenkę, która nazywa się Boys! Boys, boys, boys! Znacie ją? Niesamowicie! Dobrze, przystąpmy do rywalizacji. Zaczyna drużyna damska. Prosimy o włączenie. Może teraz podkład później po konkursie. Najpierw pozwólmy im zaśpiewać. Bardzo prosimy, a capella piosenkę Boys Boys w wykonaniu tych kobiet, które dziś wypoczywają w Międzyzdrojach. Boys, boys, I'm looking for the good things. Boys, boys. A wy znacie ten numer, jeśli znacie, to pomóżcie im. Boys, 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 I'm looking for a good day. Boys, 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 I'm waiting for you now. Boys, 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 I'm looking for a good day. Dawaj, dawaj. Teraz ty. I'm waiting for a love. Oni nie znają. Nie znają, bo to po angielsku. Znacie? I'm looking for you. Ale słuchajcie. Boys, boys, boys. Pięknie, pięknie. Dajmy głos, oddajmy głos Manueli. Dobrze, brawa dla drużyny Janusza. Brawa! Heja! Ale proszę, heja! Dobrze, ale przysłuchujcie się temu, co dzieje się na scenie, bo wy będziecie oceniać, która drużyna wygra. Posłuchajcie, a teraz przedstawię wam takich następców sękocińskich DJ-ów. Klawisze. Marcin. Gitara. Erwin. Druga gitara. Rafał. I jeszcze jeden syntezator. Krzysiek! I proszę państwa, cały hałas to Manuela! Mam nadzieję, że wszyscy nam pomożecie, że znacie piosenkę Dzień Kobiet. Znacie? Znacie? Dlatego prosimy o waszą pomoc. Dobrze. Rozdajemy teksty. Nie, oni stają, stają. Tekst ja trzymam. Dobra. Panowie, zaczynamy! Dzień kobiet! Dzień kobiet! Dzień kobiet! Dzień kobiet! Niesamowicie, niesamowicie wykonała tą piosenkę drużyna Manueli. No dobrze, zadecydujmy, kto wygrał. Czy drużyna Janusza? Brawo dla niej! Janusza, Janusza! No już, to dawaj! Janusza! Czy też... Janusza! Dawaj, dziękuję wam! A może wygrała drużyna Manueli? Janusza! Dziękujemy! Dziękujemy bardzo serdecznie. Z tego, co bijecie brawo, z tego, co pokazujecie, to najlepiej. I wręczyć jest im równorzędne pierwsze miejsca. Gratulujemy bardzo serdecznie. Oto są prezenty dla was. A teraz poprosimy właśnie Boys, Boys, Boys z płytki. Specjalnie dla was. Wszyscy skaczali na górę. Ejo! Co? Ejo! Ale będzie jasna! Boys.
A już za chwileczkę, specjalnie dla was, Manuela i Janusz rozrzucą tygodniki Big Brother ze swoimi autografami. One wszyscy do góry! Już za chwileczkę trzecie wejście specjalnie dla was. Będą Manuela, Michała oraz Janusz Mięcio. Ale to za chwileczkę. Jeszcze jeden konkurs specjalnie dla was. Specjalnie dla was. Boys. W ogrodzonej chacie zamknąłeś nas, wielki bracie. Sześć facetów, sześć towara, to żadna dla nas kara. Jeden cel tylko mamy, wygramy, wygramy, wygramy. Hej! Dwie brunetki, trzy blondynki, bardzo fajne z nich dziewczynki. Nocy zawsze szalą dają, szalone pomysły mają.
jeden cel tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. I jeden cel tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Sękocisty trzej dziennie, każdy litra żółty chleje. Pasjanuszem to nie żarty, bicia w krwi się grają w karty. Jestem tylko mamy, wygramy, wygramy, wygramy. Jestem tylko mamy, wygramy, wygramy, wygramy. Wiem, że do brata za sto dni będzie sałata. Co dzień zadaj mamy masę. Ktoś na końcu zgarnie kasę. Jestem tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Jestem tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Jestem tylko mamy. Jeden cel tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Big Brother Show Międzystroje! Posłuchajcie, jest z nami Wielki Brat. Wielki Bracie, czy coś powiesz? Manuelo i Janusz, zapraszam do pokoju zwierzę. Przed wami Manuela i Janusz z domu Wielkiego Brata. Powitajmy ich brawami. Janusz Dzięcioł i Manuela Michala! Słuchajcie, Manuela musimy zawołać. Manuela! 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 Głośniej, bo nie wyjdzie! Manuela! Chyba was nie słyszy! Manuela! Manuela, gdzie ty chodzisz? Jest, jest, jest. Zginęliście? No to jestem! Słuchajcie, słuchajcie. Ostatni konkurs. Ostatni konkurs Wielkiego Brata. Manuela wybiera jedną osobę, Janusz jedną osobę. Okej. Manuelko, kogo? Chyba dla ciebie? Nie, trzymam tobie chyba. No bardzo trudno jest wybierać, ponieważ wszyscy jesteście wspaniali. Marlona? Jedna jest dziwna, jedna nie. Która chcesz? Aha. Może. To zimna. Którą? A ty? Janusz już mam, Janusz już mam. To jego chyba już mamy. No dobrze, Janusz ma swoją partnerkę. Jest, udało się, brawo, brawo. Jest, udało się, dobra. Słuchajcie, było bardzo ciężko. Kogo Janusz ma? Kogo Janusz ma? Ninę! Ninę, same Niny są między... Skąd Nina jest? A, z Wolbromia! Wolbromia, Nina, brawa dla Niny! Ale pokaż... Ua! Nina bardzo głośno krzyczy. Mamy też osobę, którą wybrała Manuela. Kto to jest? Cześć. Mama imię? Łukasz. Brawo dla nich. Brawo dla Łukasza. Brawo. No dobrze, słuchajcie. Ja powiem teraz może, na czym będzie polegał ten konkurs. Za chwilę wybierzecie jakieś numery, a te numery to piosenki. I wy musicie powiedzieć, z jakiego filmu jest ten numer. Bardzo prosimy technika o przygotowanie tej płyty. Płyty, a już za chwileczkę wy wybierzecie sobie numery z tej płyty, no i potem to już tylko zgadywać będziecie. No ja mi jeszcze jedno pytanie, skąd jesteś, Łukasz? Może to takie ważne. Sosnowce. Sosnowce. O Boże, tam mieszka Gosia! Brawo dla Gosi! Brawo! Brawo dla naszej Gosi! No i Gosia tak mieszka w Sosnowcu, no co okay. Za niespodzianka. No dobrze, Manuelko, wybierzcie numer. To my może takie
zaczniemy od tych bardziej pechowych. 13 poproszę. 13. Prosimy o wyemitowanie 13 numeru z naszej płyty. Z jakiego filmu pochodzi ta muzyka? Numer 13. Zaraz zacznie się ten numer. Wy się też przygotujcie, bo możecie im podpowiadać. Numer 13. Zaraz on się pojawi z płyty filmowej. Już jest. Już jest. Wy możecie zgadywać, z jakiego filmu pochodzi ta muzyka. Bo Łukasz wcale nie musi o tym wiedzieć. Z jakiego filmu pochodzi ta muzyka? Czy wiecie? Z jakiego filmu? Czy już wiecie? No nie wiem, zaraz zapytam moją drużynę. Szanowna drużyno, co to był za film? Brawo! To rzeczywiście był film Men in Black, faceci w czerni. Pierwszy punkt na koncie Łukasza z drużyny Manueli. No dobrze, teraz ja już przed tobą, Nina, wybieramy numer. Wybieramy. 4! Numer 4! 4! Prosimy o przygotowanie numer 4. Taka chwila ciszy. Numer 4. Zaraz zobaczymy. Uwaga! Z jakiego filmu pochodzi ta muzyka? Zaraz. Z jakiego filmu? Dobrze się zaczyna. Zaraz zobaczymy, jak się rozwinie. Znacie? Proszę moją szanowną drużynę o to, żeby wybrała numer nagrania. Jeden. Wow, teraz będzie jedynka! Proszę będzie bardzo. Będzie ostro, albowiem to jedynka. Z jakiego filmu pochodzi ta muzyka? Wiecie? Co to jest? Uwaga, na 3-4 kto wie, ten krzyczy. 3-4! No i co to jest za film? Przygody profesora Gąbki? Nie, o Mulderze. Archiwum X. Brawo! Brawo! No i teraz kolejna drużyna Janusza. Wybieramy my. Jaki numer? 8! 8. Zagrajmy numer 8. To były rzeczywiście Gwiezdne Wojny, a to był konkurs filmowy, najlepsze filmy, oczywiście tylko w telewizji TVN. Gratulujemy bardzo serdecznie. No i wręczmy te nagrody wreszcie. Manuelko, do twojego zawodnika do gratuluję ci. Mój drogi zawodniku, ponieważ byłeś bardzo dobry, wręczam ci tą nagrodę. Gratuluję. Za chwileczkę po raz kolejny do was pofrulną tygodniki z autografami Manueli Michala oraz Janusza Zięcioła. A gdzie są? Słuchajcie, a teraz zagramy niesamowity numer przyjaciółki Janusza i Manueli. Czyli numer Moniki Sywioło! Brawo dla Moniki! I słuchajcie.
Numer ten na spa się urodziłam, żeby grać. No i wykonuje go Monika Serdiało. Monika Serdiało. Zwróciłam się po to, aby grać. A ty umiesz jeszcze raz. A ty umiesz jeszcze raz. Jeszcze raz. A ty spróbuj jeszcze raz. I pokonaj mnie. Dokładnie jeszcze raz. Za chwileczkę jeszcze jedna niespodzianka. Jeszcze jeden numer. Oczywiście nazywa się W ogrodzonej chacie. Wykonuje go Piotr Lato. A mało tego, zaśpiewają go specjalnie dla was. Razem z nim Manuela oraz Janusz. Prosimy o podkład muzyczny. Uwaga, przygotujcie. Wszyscy rączki do góry. Możecie klaskać, możecie śpiewać. Manuela. Pamiętajcie, ta strona, która lepiej się będzie bawiła, tą stronę potrzebują koszulki TVN. I w ogrodzonej chacie zanoś nas wielki bracie. Sześć facetów, sześć towara, to żadna dla nas kara. Jeden cel tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Hej! Dwie brunetki, trzy blondynki, bardzo fajne z nich dziewczynki. Noc zawsze czadu dają, szalone pomysły mają. Jeden cel tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy! Jeden cel tylko mamy.
wygramy, wygramy, wygramy. Każdy litra szki wykleje, każdy muszem to nie żarty. Picia z kresiem grają w karty i jestem zdecydowany. Wygramy, wygramy, wygramy i jestem tylko mamy. Wygramy, wygramy, wygramy. Ośmiem się do brata, za sto będzie załata. Co dziś zadaj mamy masę, ktoś na końcu skarnie kasę. Jeden ten tylko mamy, wygramy, wygramy, wygramy. Jeden ten tylko mamy, wygramy, wygramy, wygramy. Jeden ten tylko mamy. Dziś specjalnie dla was Big Brother Show w Amfiteatrze w Międzystrojach. Wielkie brawa dla Manueli i Janusza! To są wielkie brawa. Oni się będą z was śmiali. Raz jeszcze, Manuela i Janusz! Zostaną jeszcze chwilę z wami po to, aby podpisać autografy, ale to już naprawdę jest koniec. Jeszcze tylko kilka autografów i zabieramy ich z powrotem do Stekocina, do domu Wielkiego Brata. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dziękujemy wam bardzo serdecznie, bardzo was kochamy. Przyjedziemy do was jeszcze na pewno. Damy radę. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Dziękuję za listy. Jesteście naprawdę kochani, ale my naprawdę musimy już jechać. Uwielbiamy was! Manuela! Manuela! Do widzenia, dobranoc.